Diaporama. Wraz z chwilą, gdy diapozytyw wszedł do szerszego zastosowania i na rynku pojawiły się rzutniki do przeźroczy, powstało pojęcie diaporamy. Opisuje ona artystyczną prezentację audiowizualną, gdzie pokaz slajdów synchronizowany jest ze stosownym akompaniamentem muzycznym. Ścieżka dźwiękowa może być słowem czytanym lub komentarzem głosowym autora do zdjęć. Często do diaporam wykorzystywano specjalne rzutniki dwuobiektywowe, które posiadały funkcję płynnego przejścia między wyświetlanymi zdjęciami. W innych spektaklach wykorzystywano nawet do kilkunastu rzutników. Z biegiem lat diaporamy zostały wyparte przez współczesne rzutniki multimedialne wyświetlające uprzednio zmontowany materiał. Wciąż jednak posiadają wielu zwolenników. To wszystko na dziś. Do zobaczenia pojutrze.